Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Rafałem Koczorowskim z Kanady i porozmawiamy o wielu ciekawych rzeczach dotyczących Indian Ameryki Północnej i nie tylko. Witam Cię. Witam. Raz na jakiś czas przyjeżdżasz do Polski i akurat teraz jest ten czas, więc zrobimy takie przesłuchanie. Cóż tam takiego w Kanadzie doświadczyłeś ciekawego od tych kilkudziesięciu lat, nie? Bo w roku, którym wyjechałeś? 85. Piąty. Dobra. I po co w ogóle wyjechałeś, tak chronologicznie? Wyjechałem dlatego, że chciałem być wolny. Mhm. A miałem doświadczenie, chcąc wyjechać wcześniej, problemy były z uregulowany stosunek do wojska. Mhm. Potem musiałem mieć podbijany paszportowy wniosek przez pracodawcę i tak dalej, więc chodziło mi o to, że nie chciałem być ograniczony w żaden sposób. Ani przymuszany do różnych rzeczy. Tak. Poruszaniu się ani. I jak tam w Kanadzie? Była ta wolność? No więc teoretycznie jest to jeden z najbardziej wolnych krajów na świecie, mi się wydaje. I mówię teoretycznie, bo zawsze się znajdzie jakaś reguła, którą można określić jako ograniczanie wolności, a jest wprowadzana dla naszego bezpieczeństwa na przykład. No tak to można nazwać, nie? Prawda? Więc zawsze wolności kompletnej nie ma, są pewne ograniczenia, ale porównując to z tym, co wiem o innych krajach, to raczej można powiedzieć, że Kanada jest naprawdę wolnym krajem. Okej. Okay. Z zawodu zajmowałeś się biżuterią. Tak, więc biżuteria to było takie moje hobby, jak byłem w Polsce. Byłem technikiem dentystycznym i oprócz tego robiłem unikatową biżuterię srebrną do Imago Artis. Także miałem całkiem niezłe pojęcie na temat robienia biżuterii i ponieważ droga do Kanady prowadziła przez Antwerpię, więc tam poduczyłem się trochę już takiej bardziej zachodniej sztuki, zachodnich sposobów robienia biżuterii. No i tak zostało. Do tego jeszcze wtedy wybuchła epidemia AIDS. To znaczy ona wybuchła po prostu w mediach, więc tak, zaczęło się o tym mówić. A pracując jako technik dentystyczny, miałem niestety do czynienia z tymi, jakby to powiedzieć, różnymi pacjentami. Nie tylko pacjentami, tylko te tak nazywane wyciski były często ze śliną, z krwią pacjenta i tak dalej. A człowiek, który pracuje jako technik, kaleczy się non-stop, bo to są ostre rzeczy, ostre narzędzia, więc pomyślałem sobie, że chciałbym raczej wychować własne dzieci, a może i dziadkiem zostać, więc biżuteria wydaje się dużo bardziej sensowna. Więc nie próbowałem jako technik dentystyczny nawet w Kanadzie, tylko jasne, od razu od biżuterii zacząłem. Dobrze, i twoja przygoda z Indianami zaczęła się kiedy? Taka prawdziwa, to się zaczęła 8 lat temu. Poznałem takiego pół-Indianina, metysa z Quebecu, którego matka była Indianką, a ojciec Niemcem. I on mnie zaprosił na taką ceremonię sweat lodge, czyli szałas potów. Potów, prawda, po polsku. I to była ceremonia, do której można było zapraszać ludzi spoza indiańskich kręgów. No i tak mi zostało i przez ostatnie 8 lat, co tydzień, w środy jestem na
Na takiej imprezie. Na takiej imprezie i w tej chwili już mam rolę doorman, czyli oddźwiernego. Że taka mi przystała i często nowi Indianie, którzy przychodzą, pytają się, co ten biały tu robi. Nie słyszę odpowiedzi, no ale nie wiem, co im ten healer odpowiada, ale od tego momentu jest wszystko spokojnie. Dobrze, to może opowiedz, co to jest za tradycja indiańska pewnie sprzed setek lat, tak? I czemu to służy? Jakie są cele tego? Ja myślę, że to jest więcej niż setki lat, bo już jakieś tam na skalnych rysunkach są przedstawione podobne ceremonie i to nie jest tylko północnoamerykańska ceremonia, bo tak samo południowoamerykańscy Indianie używają pocenia się w ceremoniach, z tym, że ja wiem o pewnej części z nich, którzy używają podziemnych lodż, tych szałasów podziemnych. Więc to polega na tym, że pocimy się. I to pocimy się dosyć ostro, bo wnoszone są rozżarzone do czerwoności kamienie wielkości piłki, do ręcznej piłki. Średnio są większe, są mniejsze. I w zależności od tego, co sobie zażyczy ten, kto prowadzi, to może być 16, 18, może być 28 kamieni. Oni mają jakąś ideę na temat, ile tych kamieni chcą użyć. Te kamienie są jak gdyby przedstawicielami duchów przodków, więc te kamienie zostają rozgrzane do czerwoności w ognisku, albo na przykład w mieście używamy do tego pieca porcelanowego. Węgiel powstał z drzewa, węgiel się spalił, zrobiła się z tego elektryczność grzeje kylin, znaczy ten piec, czyli można sobie wytłumaczyć, że dalej grzejemy to drzewem. Okej. Indianie mają bardzo, bardzo, bardzo pomysłowe sposoby na podążanie za wynalazkami ciągiem tego skojarzeń. Świata. Te rozgrzane kamienie podczas rozgrzewania się, w nich odradzają się uśpione dusze przodków. Te kamienie są nazywane dziadkami, grandfathers. I w zależności od tego, jaka to jest ceremonia, bo to może być ceremonia lecząca, to może być ceremonia czyszcząca, to może być ceremonia, żeby ktoś na przykład zdecydował się, czy poddać się operacji, czy nie. To może być ceremonia z powodu ślubu. Poza tym te ceremonie tak samo są częścią innych ceremonii. Na przykład podczas ceremonii Sundance, najpierw są ceremonie oczyszczające, potem są czasami leczące, znowu oczyszczające. I one codziennie zaczynają i zamykają cały proces. Tak samo na przykład ceremonie w Native American Church, gdzie używany jest peyote. Tak samo kończą się oczyszczającą sweat lodge. Więc te sweat lodge mają różne zastosowania. Zastosowania, można to tak nazwać. Najczęściej są to leczące albo oczyszczające. Tak, i
To może opowiedz o jakichś paru przypadkach ciekawych, że ktoś był jakoś tam chory i po czymś takim, albo po cyklu takich ceremonii wyzdrowiał. Świadkiem czegoś takiego tak naprawdę to nie byłem, ale czego byłem świadkiem wielokrotnie, to jest... leczenie z traumy, z PTSD. Mhm. I czasami największą barierą dla człowieka, żeby zacząć walczyć z efektami tej traumy, jest dotknięcie się tego. I na przykład według wielu mądrych ludzi nałogi są po to, żeby człowiek nie miał czasu, nie miał chęci, ani nie miał możliwości zaglądnięcia do swojej duszy, do tego bólu. Mhm. Po to są na przykład nałogi. I ja widziałem, jak właśnie podczas takich ceremonii ludzie, mężczyźni, których nie chciałbym czasami spotkać gdzieś w ciemnej ulicy, którzy wyglądali na naprawdę dużych taf i nie bojący się niczego, potrafili się psychicznie rozłożyć. Znaczy, może rozłożyć nie jest... Rozkleić, zacząć płakać i opowiadać na przykład o tym, co się działo w rezydencjach, w szkole tej rezydencjalnej. Tej indiańskiej, taki sierociniec indiański. No to nie był sierociniec, bo to były dzieci, które były zabierane z normalnie dobrych, funkcjonujących rodzin przez rząd i cywilizowane. To jest czarna karta w historii Kanady i to może na zupełnie inny... To było w latach których? To się skończyło w latach 70. Mhm. To trwało jeszcze od 20. Kiedy to się nie zaczęło, to ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ale to naprawdę ja znam ludzi, którzy przez to przeszli i to, co oni opowiadali o tym, to jest po prostu makabra i to były dzieci. To były dzieci, które, tak jak mówię, zostały wyjęte z ich naturalnego środowiska, pozbawione kontaktu ze wszystkimi bliskimi, pozbawione kontaktu z ich środowiskiem, przymuszone do katolickiej religii, pozbawione możliwości mówienia we własnym języku i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę mówić o przemocy, jaka miała miejsce. Więc właśnie taki sweat lodge jest w stanie pomóc temu człowiekowi dotknąć się tego na wierzch i zacząć o tym mówić. I to dla mnie jest przykładem właśnie tego leczenia, takiego prawdziwego, bo to jest leczenie duchowe. W momencie, kiedy ktoś zacznie o tym mówić, on zaczyna leczenie. Mówi, że ja potrzebuję pomocy. Mhm. Bo wcześniej to ściskał głęboko i nawet być może to było tak przytłumione, suppressed, że nie mógł wyrazić tego. A gdy zaczął wyrażać, to zaczęło wychodzić i się z tego człowiek w końcu wyczyszcza. Dokładnie. Ten moment, kiedy taki człowiek jest w stanie sięgnąć po pomoc, to jest ten moment przełomowy. On może mu zająć lata, żeby się wyzwolić od tych wszystkich nightmare, od tych wszystkich bóli i emocjonalnych i koszmarów, ale rozpocznie tą podróż w kierunku uzdrowienia. Mhm. Także tutaj to ja to widziałem.
Także nie chcę mówić, że ktoś wszedł ze złamaną nogą i wyszedł uleczony. Nie, chodziło bardziej o jakieś takie choroby typu fizyczne choroby, które powstały w wyniku długotrwałego jakiegoś tam stresu, typu rak, czy typu jakieś tam wrzody, czy coś. I w wyniku kilku takich ceremonii te emocje się uwolniły, no i skutkiem czego również te fizyczne dolegliwości ustąpiły. O coś takiego. Ale być może tacy ludzie już później nie przychodzili i może są nieznane efekty. Może też tak być. Tak, tak mówię. Ja takiego przykładu nie... Okej. A Sundance, co to takiego? Sundance to jest ceremonia Indian z równin, czyli Plains, Plains Indian. I to jest ceremonia, która wzięła swoje początki jako ceremonia zakończająca okres polowania na bawoły. Więc w czasach, kiedy biały człowiek jeszcze nie przeszkadzał im, prawda, w życiu codziennym, po okresie tego lata polowania na bawoły, to był okres zgromadzenia zapasów na zimę, czyli mięsa bawolego, okrycia, wigwamów i wszystkiego, co się ze skóry robiło. I oprócz tego nawet kości były używane do wyrobu narzędzi i maczug wojennych, czegokolwiek, ale właśnie podzięce za tą obfitość i możliwość przeżycia następnej zimy jest ceremonia. I żeby... Czyli tak jak u nas dożynki. To są dożynki, dobrze, to są dożynki, to są po polowaniach szczęśliwe łowy i tak dalej, to jest jak gdyby nowy rok też i to jest tak samo właśnie uzdrawiająca też ceremonia. Więc polega to na tym, że sama ceremonia w sobie zabiera 4 dni. I to są 4 dni, gdzie odbywa się ten taniec. Taniec to jest dreptanie i podskakiwanie w miejscu do rytmu bębnów wokół drzewa życia. To jest Tree of Life. Tak na przykład nazywali to drzewo Sioux People w północnej Dakocie, gdzie byłem na pierwszym Sundance, a z kolei Lakota People w West Virginia, gdzie od 6 lat już biorę udział, nazywają to Grandfather. Mhm. Czyli co, jest to jakieś drzewo konkretne? Czy... To jest konkretne drzewo. To drzewo zostaje wybrane przez medicine man, szamana, który jest w jakimś sensie połączony z tym Sundance ceremony rok wcześniej. To drzewo ma jakieś duchowe walory i zostaje wybrane i w jakiś sposób ono jest oznaczone i w jakiś sposób jest doglądane przez ten cały rok. Przed rozpoczęciem ceremonii wszyscy, którzy biorą udział w tej ceremonii, tak samo ludzie, którzy przychodzą tam, żeby popierać to, idą i ścinamy to drzewo. Potem to drzewo jest niesione na środek okręgu, w którym się odbywa ten cały taniec. W całości? Z gałęziami? W całości, z gałęźmi, z liśćmi, ze wszystkim. I zostaje jak gdyby... Wkopane. Wkopane do ziemi. Mhm.
z tym, że oczywiście już bez korzeni, bez niczego, tak. Więc zaczyna powolną śmierć. Ale przez te 4 dni to drzewo, ten duch tego drzewa jest zawieszony pomiędzy światem duchów a ziemią. Dlatego wszystkie modlitwy i wszystkie prośby i wszystkie podziękowania, które mamy dla Stwórcy, mogą przejść jak przez przewód po prostu, prosto do Stwórcy. Czyli taki portal pomiędzy wymiarami. Można by to tak określić. Także wszystkie modlitwy w sumie się kieruje w kierunku tego drzewa i to drzewo jest tym centralnym obiektem tego całego tańca. I od trzeciego, przez trzeci i czwarty dzień jest częścią ceremonii, jest tak nazywany piercing. Piercing polega na tym, że szaman, medicine man albo jeden z wodzów tego Sundance nacina skórę na piersiach albo na plecach, przeważnie na piersiach. Skóra jest przebita albo drewnianym, albo kościanym kołkiem i lina jest przywiązana do tego drzewa życia i zostaje doczepiona do tych kołków. I to jest ten moment, kiedy wszystkie najważniejsze modlitwy są kierowane do Stwórcy, do ducha, przez ducha tego drzewa, przez Grandfather. Wtedy jest to największa koncentracja nad tą modlitwą i są 3 podejścia, gdyby takie udawane oderwania, a za 4. razem trzeba zerwać tą więź z tym drzewem. Czyli na siłę wyrwać? Tak, no przerywa się skóra po prostu i w tym momencie już jest koniec modlitwy, bo cała ta modlitwa została przekazana. Więc tak, w katolickiej tradycji się chodzi do kościoła i się modli co tydzień, co niedzielę albo co wieczór o coś tam. Tutaj się modli raz, ale porządnie. W momencie, kiedy ta modlitwa została przekazana, nie ma sensu już następny raz tego powtarzać, no bo Stwórca już dostał tą wiadomość, więc... Więc już nie trzeba. Poza tym ten ból podczas tego całego piercing jest jak gdyby ofiarą dla Stwórcy, bo Stwórca dał nam wszystko, więc nie możemy wziąć i wrzucić $100 do jakiejś skrzynki i powiedzieć, że to jest dla Stwórcy, no bo te $100 to w sumie od Niego dostaliśmy. Tak samo każda rzecz, którą posiadamy. Więc jedyna rzecz, jaką możemy dać Stwórcy od siebie, to jest kawałek naszego ciała albo nasz ból, nasze cierpienie. Ten cały taniec, podczas całego tańca, przez te 4 dni nie ma ani picia, ani jedzenia. Dlatego jak słońce dobrze świeci, to te kilka godzin dziennie ruchu plus 2 albo 3 sweat lodges powodują, że człowiek jest dosyć wykończony. I ja tego stanu nie osiągnąłem, ale są ludzie, którzy osiągają stan jak gdyby półomdlenia. I jeszcze nikt nie upadł na ziemię. Zawsze znalazło się 2 albo 3 tych, którzy tak nazywanych leads,
którzy wiedzą, że ktoś jest słaby, zaczyna mieć dosyć, zaczynają mu się nogi plątać albo coś, nie wiem jak to widzą, może kropelki potu na skroniach, nie wiem. W każdym razie zawsze są tam, zawsze biorą takiego człowieka i go przyprowadzają do drzewa i on tam jest chłodzony orlimi skrzydłami albo wachlarzami. Ci ludzie mówią, że mieli wizję, że mieli wizytę duchów, albo że oni byli w realmie duchów. Także wydaje mi się, że właśnie ten to niesamowite zmęczenie, brak wody, brak jedzenia powodują może to ułatwienie do zmiany tych świadomości. Czyli tak, 4 dni się nie je, nie pije. Ci, którzy decydują się na to piercing, to przez 4 dni tak... Nie, nie. Jest wiele możliwości. No. Jeden w zeszłym roku, jeden z biorących udział był przypięty do pala, znaczy nie do pala, przepraszam, do drzewa przez 4 dni. Mhm. On chciał podziękować za uzdrowienie w jego rodzinie, o które prosił rok wcześniej. Zdarzyło się, w związku z czym chciał podziękować i był po prostu przypięty przez 4 dni, od początku do samego końca prawie. Mhm. I się nie śpi? Śpi się. Śpi. Śpi się. Czyli śpi. Nie pije. Okej, okay. A w przypadku, gdyby był deszcz? Deszcz, trudno. Dalej znaczy, się nie, tańczy. Wtedy nie ma upału, więc warunki są inne, o to mi chodzi. Tak, no ale to akurat trochę deszczu było jak byłem w północnej Dakocie. I to dosyć śmiesznie wyglądało, bo tacy naprawdę poważni Indianie, postawni, stali z otwartymi buziami i próbowali łapać krople deszczu, no bo to jest podarunek od Stwórcy, więc to nie ma żadnego ani wstydu, ani potrzeby, żeby się tego... Uczestniczyłeś też w tym piercingu i ile godzin? To nie są godziny. To jest, tak jak powiedziałem, w zależności znowu od plemienia, w zależności od tego, kto albo to jest na leżąco, jest to przebijanie, albo na stojąco. Od tego momentu jest specjalna pieśń śpiewana przez grupę ludzi, która gra na bębnie i śpiewa. I w sumie to się w ciągu jednej takiej piosenki kończy. To znaczy są te trzy podejścia do drzewa, a cofasz się, naprężasz tą linę, jak gdyby udajesz, że byś to zrywał, ale to nie chodzi o to, żeby to zerwać, tylko właśnie znowu się do drzewa podchodzi, tak 3 razy, a za 4 razem trzeba to zerwać. Mhm. To zajmuje, no nie wiem, 15 minut. Okej, okay, a technicznie mówisz na piersiach, co, przez sutki, czy gdzieś na skórę? Nie, 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 powyżej tutaj. Okej. Okay. Nie. Dobrze, i jeśli chodzi o te życzenia, to rzeczywiście jakieś takie ważne życzenia się spełniają? No tak jak mówię, trwa od setek lat, to znaczy no, widocznie są jakieś dowody na to, że to działa. Ja myślę, że to działa. Jak byłem na tym pierwszym Sundance, to jeden z tych Sundancers to był taki dość starszy jegomość i wiem, że on dał dużą sumę pieniędzy, żeby to się stało, bo to jest taki Sundance, to nie są żarty, bo tam jest, wiesz, może 20 tych, co tańczy, ale
prawie setka tych pomagających. Tam masz ludzi, którzy dbają o to, żeby ognisko było cały czas zapalone. Tam jest, tam są i pielęgniarka jest, i tam jest i kuchnia, i cała obsługa takiego kempingu przez ponad tydzień, bo tak 4 dni ceremonii, ale jest przygotowanie i potem zwijanie, więc wiem, że on niezłą sumkę jakąś tam dał tym organizatorom. I potem po tej ceremonii było takie rozdawanie jakichś podarków i znowu on miał dużą ilość dość drogich, okazałych podarków i powiedział, że to jest za to, że rok temu tańczył, żeby jego córka mogła chodzić, bo lekarze powiedzieli, że ona nigdy w życiu nie będzie chodzić, i za to umożliwienie mu tej modlitwy on właśnie te wszystkie rzeczy rozdawał tym organizatorom, bo córka chodzi dzisiaj. Mhm. I tam była i biegała między nami, więc to był cud, prawda? Tak, a jaki problem był z jej nogami wcześniej? Czy kręgosłup? Nie, to chodziło o staw miednicy. Aha. I w każdym razie ortopedzi powiedzieli, że ona nie będzie chodzić. No, dziecko się plątało między naszymi nogami, tam także chodziło. Więc on stwierdził, że w ten sposób chciałby się odwdzięczyć za tą możliwość. Mhm. Jasne. A powiedz, jak przyjeżdżasz do Polski, to jakie miałbyś plany w związku z tym, co potrafisz, i czy chciałbyś jakieś swoje umiejętności tu w Polsce propagować, jak to wygląda? Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że ja jestem, nie wiem jak ci to powiedzieć. Ja jestem dlatego z Indianami, zostałem przez nich jak gdyby nie tylko zaakceptowany, ale prawie zaadoptowany, bo ja od nich nic nie chcę. Mhm. Zawsze największy problem jest taki, że biali ludzie przychodzą i chcą albo fajkę chcą, albo chcą wziąć udział w ceremonii, albo to, albo chcą dostać indiańskie imię. Coś chcą, każdy coś chce. A ja przyszedłem do tej kultury, do tych Indian i sobie tak stanąłem na zewnątrz ich kręgu i sobie stanąłem i tak czekałem. I ktoś z tego kręgu wyszedł i się spytał, czy ja się okadziłem sage, tak. Szałwią, prawda? Bo to jest tak, oni zawsze zaczynają swoje ceremonie. Powiedziałem, że nie i że czy mógłby mi pokazać, no więc mi pokazał. Następnym razem spytali mi się, czy coś jadłem, czy nie jestem głodny, no więc coś zjadłem. Następnym razem spytali mi się, czy chciałbym zatańczyć z nimi, no więc zatańczyłem. Później, czy nie było śpiewanie takie dookoła, tam zaśpiewałem razem z nimi. Później mnie ktoś zaprosił na ceremonię i było ognisko. To jak tam dojechałem, to pierwszą rzecz, co zrobiłem, to zacząłem nosić drzewo do ogniska. Jak pojechałem na ten pierwszy Sundance, to jedna właśnie tam z właścicieli tego, no to było rancho, prywatne rancho, tak jakoś się stało, że ja zostałem z nią i ona mówi, że ona musi coś zrobić i
że wróci za pół godziny, żebym ja sobie tam posiedział i tak dalej. A się pytam jej, to co, czy nie mógłbym w czymś pomóc? No, mówi, nie, ja tylko muszę posprzątać ubikację. To takie budki po prostu były. Ja powiedziałem, nie, to ja to zrobię. I poprosiłem, żeby mi pokazała, tam miałem 6 czy 8 tych budek i po prostu, ale ja tam dałem im do zrozumienia, że ja tam nie jestem po to, żeby coś brać, tylko żeby brać udział w czymś, ale że ja tam jestem po to, żeby dać coś od siebie też, nie prosząc o nic w zamian. Więc w związku z tym, że ja nic nie prosiłem, ja zacząłem dostawać najdziwniejsze rzeczy. I dostałem fajkę. I dostałem imię. I dostałem orle pióra. I orli gwizdek. I to są rzeczy, które każdy szanujący się Indianin ma w swoim tak nazywanym bundle, czyli w swoim jakimś takim pakiecie, prawda? Ja to wszystko dostałem. Ja o to nigdy nie prosiłem o nic takiego, ale w jakiś sposób chcieli mi dać do zrozumienia, że ja jestem akceptowany, bo tego nie można inaczej określić. Czyli podobnie jak Max Freedom Long tam chciał przecierać szlaki w na Hawajach, tam jeśli chodzi o tych kahunów, no to ty się wkupiłeś w tych szamanów Native Americans. Tak, ale ja się nie wkupiłem. Znaczy, ja... tak, no może źle powiedziałem, tak. Wszedłeś w to. Wszedłem. I to jest ciekawe właśnie, że taki jeden z szamanów z Manitoulin Island, który przyjeżdżał do Toronto co miesiąc, żeby pracować w takim ośrodku, to się nazywa Anishinaabe Health Center, czyli indiańskiego leczenia, ośrodek indiańskiego leczenia. To był taki naprawdę bardzo szanowany szaman. Ja się później dowiedziałem, że on powiedział swojemu jak gdyby uczniowi, żeby ten uczeń się mną zajął. I ja z tym uczniem, który się nazywał Tom, a który był medicine man w swoim własnym świecie, myśmy zostali naprawdę braćmi, takimi jak w tych książkach Londona i tak dalej się czyta. No i niestety on umarł. Umarł i to bardzo młodo na atak serca. Ale właśnie mówię, chciałem powiedzieć o tym, że w jaki sposób ten szaman coś zobaczył i powiedział, zajmij się tym białym człowiekiem. Tutaj się to wszystko jakoś zaczęło i on potem mi nadał imię, indiańskie imię, i to imię można przetłumaczyć w sumie na podmuch mocnego ducha, Strong Spirit Wind. To jest takie imię dosyć mocne, ciężkie, prawda? Mój on się nazywał Tom, przyjaciel, brat, on powiedział, ty będziesz leczył ludzi. Ale jakoś... Jeszcze nie. Nie tyle jeszcze nie, co ja tego nie czuję. Ja leczę, pomagam ludziom z nawykami. Ale to robię poza... Z nałogami. Nałogami. Tak. A co ja powiedziałem? Nawykami. Nałogami. Także jestem wolontariuszem w takim programie w jednym ze szpitali, jeżeli chodzi o chemiczną
chemiczne uzależnienie. Tu się zgodzę, że może jakoś pomagam ludziom, ale w tym indiańskim leczeniu to... No to jeszcze nie. To jeszcze nie. Okej, okay, no skoro rozmawiamy, no to też może co byś chciał przekazać? Zachęcić do czegoś? Czy takie coś istnieje? Mnie ta kultura indiańska, moje kontakty z Indianami dały niesamowitą możliwość dotknięcia piękna, dotknięcia ludzkich uczuć, porozumienia pomiędzy duszami. To jest po prostu coś niebywałego. I ja bym proponował każdemu, tylko wiem, że to jest fizycznie niemożliwe w sumie. I tak jak mówię, to mi zajęło parę lat, żeby jakoś osiągnąć taki pułap zrozumienia, a także pułap zaufania. Raz tylko słyszałem, że jeden z tych uzdrowicieli, a raczej nie tyle uzdrowicieli, co to jest taka pozycja jak ceremonial man, czyli to jest ten, który robi ceremonię na przykład ślubu, czy ceremonię pogrzebu. Wodzirej taki. O, mistrz ceremonii, o. Prawda? Więc on prowadził sweat lodge i naprawdę podsłyszałem to zupełnie niechcący. I jeden z tych powiedział, co jest specjalnego z tym białym? A on powiedział, he's authentic. I to była jego odpowiedź. Ja myślę, że ja podczas całego tego kontaktu ze wszystkimi Indianami, jakich spotkałem, nigdy nie nosiłem żadnej maski, nigdy nie miałem jakiegoś ukrytej intencji. I ja myślę, że oni to odczuwają. A ponieważ generalnie jestem raczej dobrym człowiekiem, więc prawdopodobnie dlatego jest jak jest. Czyli jeżeli ktoś będzie miał okazję na to, żeby mieć kontakt z jakimiś Indianami, to trzeba być tylko sobą. Wtedy zaakceptują. Wtedy zaakceptują, wtedy można mieć interakcję. To są ludzie, którzy są wyczuleni. Jak biały człowiek rozmawia z duchami, to go zamykają i pakują w niego chemikalia. Tak. A jak Indianin rozmawia z duchami, to zostaje szamanem albo medicine man. To jest tak. Bardzo prosta różnica. Ale oprócz tego, od dziecka oni są wychowywani, że duchy są wśród nas, duchy istnieją. Ta roślina ma ducha, ta ziemia ma ducha, te kamyczki w ziemi mają ducha, drzewa, ty, ja, kot, to wszystko są duchy i to są równorzędne duchy. Tylko jeden, my jesteśmy, oni to nazywają spiritual being having a human experience. To jest tree experience. Także
u nas, jak dziecko mówi mamie, mama, tam widziałam ducha, to dostaje po głowie i nie gadaj głupot. Nie gadaj głupot i idź spać i przestań o tym myśleć. I no co, no to jest coś niedobrego, w związku z czym trzeba sobie założyć filtr i wytrzeć. Odczepić się od tego, prawda? A u Indian to jest normalne. Mhm. Więc oni jak gdyby nie stracili tego sensu ducha drugiej istoty. Są w stanie poza... Nie wszyscy oczywiście, ale jest część, która jest w stanie jak gdyby odrzucić tą powłokę ludzką, a móc zobaczyć tego prawdziwego ducha w środku, tą duszę, ten spirit. Dobrze. No, przeszliśmy przez te ciekawe tematy. Coś na zakończenie? Coś pozytywnego? Może jakieś... To wszystko jest pozytywne. No, coś pozytywnego, takiego na zakończenie jeszcze, podsumowanie. Albo jak z sobą pracować, żeby coś odkryć w sobie, jak stać się autentycznym, bo wiadomo, żyjemy w takim świecie zakłamanym. Często, nie zawsze, ale często. I niektórzy chcieliby wyjść z tego czegoś. Ayahuasca. Mhm. To jest na przykład jak gdyby środek, który można użyć, żeby ominąć wszystkie filtry. Z tym, że czy ayahuasca w Polsce się sprawdza, bo przecież ayahuasca ma ducha miejsca, w którym rośnie, czyli Ameryka Południowa. Według szamanów ayahuasca powiedziała im, żeby ją wyeksportować, bo świat potrzebuje się obudzić. Mhm. To ja słyszałem od szamana, który prowadzi ceremonię w Kanadzie. I ayahuasca pomaga w taki sposób, że ayahuasca daje to, co komu jest potrzebne. Tak. W związku z czym, czy to jest na jakiejś tam małej wysepce na morzu, czy to jest w mieście, czy to jest w południowoamerykańskiej dżungli, to nie ma chyba żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, a bardziej chyba chodzi o nastawienie umysłowe. Mhm. I tutaj utrzymanie otwartego umysłu i pozwolenie ayahuasce, czy pozwolenie innemu teacher plant, czyli roślinnemu nauczycielowi, pomóc ci, to jest to, o co chodzi. Bo czy to będzie peyote, czy to będzie San Pedro, czy to będzie grzybek, czy to będzie ayahuasca, czy to będzie iboga, czy jurema, to nie ma wielkiego znaczenia. Są różne ceremonie, różne części świata, ale one wszystkie sprowadzają się do tego, że człowiek ma szansę zobaczyć samego siebie bez tych wszystkich filtrów, bez tego, co szkoła narzuciła, ksiądz, rząd, żona i tak dalej, i tak dalej. Tak. Pracodawca. Mhm. Także ja prowadzę ceremonię juremy, to jest kuzyn ayahuaski z Brazylii. Ta sama procedura, no procedura może być. Procedura, ale tak samo, ten sam chemiczny czynnik aktywny. Inne środki roślinne, ale
tak samo inhibitor monoamizy MLI. Tak. I DMT. Mhm. Z tym, że tak jak mówię, inne drzewo, inna część, inna roślina, trochę inne proporcje, tam nie tylko są, jest DMT, tam jest tak samo 5-MeO-DMT, tam jest tak samo bufotenin i różne inne alkaloidy. My dokładnie nie wiemy, jak one tam współpracują ze sobą, ale ponieważ efekty są bardzo podobne, więc ten główny środek to jest jednak DMT, z tego co mądrzy ludzie mówią. To też bym proponował każdemu, chociażby po to, żeby można mieć na ten temat zdanie, bo dzięki panu Nixonowi to wszystkie te piękne środki zostały wprowadzone na samą górę listy narkotyków, co nie ma żadnego w ogóle sensu, dlatego że ani nie są, nie można się do nich uzależnić, ani, znaczy to jest najważniejsze w sumie, że nie można się do nich uzależnić, tak. I Ibogaine, i Peyot, i Ayahuasca są używane do przerwania nałogów. Tak. I nawet w niektórych rdzennych tam miejscach dzieci też uczestniczą w tych ceremoniach. Kobiety ciężarne, tak. Dzieci. Są badania, już takie nowoczesne badania, na przykład w Hiszpanii. 15 lat obserwują ludzi, którzy biorą udział w Santo Daime ceremoniach, biorąc ayahuaskę co 2 tygodnie, regularnie. I tam bardzo ciekawe spostrzeżenia tych naukowców są, bo wzrost na przykład obszaru, gdzie w mózgu, gdzie uważane jest, że rozwija się miłość i współczucie i empatia. Tak. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.